Karczma pod kruka piórem wita wszystkich gości. To dzisiaj mogę wam zaserwować owsianeczki, alkohol, no tylko takie rzeczy dzisiaj serwuję. Niestety, jestem dosyć biedny, jeszcze nie przygotowałem odpowiedniej ilości ciekawych zastaw dla was, więc no bierzcie najtańszy alkohol, pomyję tak zwane i bierzcie, pijcie i jedzcie z tego wszyscy, tak? Jak to mawiają w kościółku. No dobrze, więc jakieś postępy robimy, prawda? Tutaj goście przychodzą, natomiast tych gości mam bardzo mało, bo przychodzi do mnie jednak tutaj, widać grubo, że przychodzi do mnie gruby plebs. A ja nie chcę plebsu, ja bym chciał, żeby tu przychodziła szlachta, bo w końcu ja, jak widać, jestem ubrany jak szlachcic. Piękne, białe tutaj rękawki, koszula, jakiś taki kubraczek. Niemalże złote pantalony i buciki takie ultra zarąbiste. A tu przychodzą, zobacz jak w chlewie, kurde, 5 minut nie minęło, już wszystko jest zawalone. Durczok się normalnie przewraca. Pogłaszmy Geralta. I mamy 14 zł. Bardzo mało pieniędzy. Jak tu żyć, jak tu żyć, jak tu w ogóle prosperować. No więc niech ekipa sobie tutaj działa, jeszcze tu posprzątam po nich troszkę. No, proszę bardzo, tutaj podnieś pan kufel, ładnie. Kufel podniesiony, więc i stolik wysprzątany. A ty czego chcesz? Co ty chcesz? No chodź tu. Owsiankę, nie smakowała ci. No to masz tu kolejną, najtańszą. Idzie jeszcze pan Janek tutaj. Janek jeszcze dochodzi do nas. On chce piwerko, no bo nie dogadał się z kobietą, więc chłopak chce zabić sprawę, nie? Wiadomo jak jest. A tu cała familia wpadła. Obrudziła, więc macie tutaj zamknięte. Proszę bardzo, jak już pojedliście, to wypad. Nie chcę już z wami więcej dyskutować. Jeszcze posprzątam po was tutaj te brudy, bo Boże, nawet z butami wchodzą. Syf. Syf straszny. Dobra, zobaczmy sobie do skrzynki. Pozamawiałem parę rzeczy, jak pamiętacie w poprzednim odcinku. Między innymi świece, papierowe podkładki, dekoracyjną buteleczkę, kaktusa, pajęczyny, żeby było fajnie, komfortowo, woreczek i jakieś szmatki. Więc czy ja to mogę z shiftem, z kontrolem, z altem? Nie mogę, więc muszę przeklikać moim takim magicznym klawiszem na myszce, który klika 5 razy. I mam teraz wszystkie przedmioty. Przy okazji wykonałem questa, jeśli chodzi o gwoździe, bo jak tutaj sobie farmiłem to wszystko, czyli nazbierałem surowców, tak też nazbierałem i też gwoździ, więc zebrałem 10 gwoździ, wykonałem questa i teraz mamy więcej stołów. Wytwórz mały stół za pomocą warsztatu. I tu mamy właśnie stół roboczy do zrobienia, tak? Więc ja sobie klikam klawisz B, biorę stół roboczy i gdzieś go tu muszę wcisnąć. No i tu jest taki problem, że nie ma go za bardzo gdzie wcisnąć tak naprawdę. Mogę go obrócić w lewo, w prawo albo w górę. Mogę tutaj sobie dać ten stół, tylko ja bym wolał go widzieć, tylko wygląda tak brzydko, że aż mnie serce boli. Halina, mam zawał. No nie, to powinno wyglądać troszkę lepiej. Więc dajmy sobie ten stół roboczy. Kurde, że nie da się właśnie tego przestawić w górę, nie? Żeby mógł to inaczej troszkę rozkładać, więc zrobimy sobie to tutaj na razie z boku. I mogę zrobić małą ławę, tak? A quest chciał, żebym zrobił co? Mały stół. Mały stół mam zrobić. Mały stół jest tu. Żeby jego zrobić, potrzebuję 15 gwoździ i 10 tych takich desek dziwnych. I te deski dziwne mogę zrobić tu. Czyli to, drewniane słupki. Zróbmy tych słupków pełno. Ja się tam nie pierdzielę w tańcu. Ja po prostu klikam i robię. Widzicie, ile mam drewna, ile mam wszystkiego. Ja tutaj farmię z pełnej, wiecie, gęby. Gwoździe, niech są, skończyło mi się tutaj paliwo, więc doładujemy drewna łopołowego. Mamy dużo, więc mogę poklikać. Nie będę się bawił. I gwoździ na pewno będę dużo potrzebował, więc niech gwoździe się robią. Tutaj mamy jeszcze surowce, więc poprzetapiamy wszystko, pewnie też paliwo muszę doładować, więc czemu by nie. O, ich jest. Dobrze działa, zajebiście działa. No, jak to wszystko pokończymy, to ja sobie jeszcze pobiegam i pozbieram te surowce, no bo nie będę was tym zanudzał, tym zbieractwem.
Ja was będę zanudzał czymś innym, czymś bardziej, bardziej ciekawym, między innymi rozbudową właśnie samej karczmy, więc wejdźmy sobie do karczmy i zacznijmy zarabiać pieniądze. Który tutaj taki był niedobry? Wychodząc jeszcze mi tutaj coś potukli. Tu jeszcze Geralt mi tu pokazuje, że tu jest syf. A, dziękuję Kitek, zasłużyłeś tutaj na przekąskę, proszę. Jest przekąska i no właśnie. Wejdźmy sobie na piętro wyżej, wam tylko pokażę tutaj, że jest opcja rozbudowy. Na razie to jest taki karcerek troszkę, nie? Że jakbym miał jakiś takich, nie powiem kogo, ale mógłbym tutaj ich do łańcuchów przykuć, nie? Żeby oni to sobie siedzieli. Dobrze, więc ja bym chciał rozbudować tą karczmę o krok delikatnie do przodu. Troszkę ten komfort, tak wiecie, do przodu dać, żeby to jednak działało troszkę lepiej, nie? Więc na razie przerzucę sobie wszystkie narzędzia gdzieś na tył. Weźmiemy sobie papierowe podkładki, butelki, kaktusa. No co pokupiłem, nie? Szmaty, kandelabry, gwoździe. Akurat nie mogę gwoździ kłaść, ale mogę położyć to. No i mamy teraz jeszcze raz papierowe podkładki. Więc tutaj dla syfiarzy damy. Tutaj styl mogę zmienić. Okrągłe czy kwadratowe? Jestem za kwadratowymi. Więc poukładam. Kwadratowe podkładki tutaj dla wszystkich agentów. O, proszę bardzo. Tutaj jeszcze jedna też kwadratowa. A ta mi się zmieniła, nie? To ma też być kwadratowa. I świeczki na środku. Jeszcze dwie tutaj podkładki, bo my tak obrócimy. Nie za bardzo się da obracać, trudno. Ach, pięknie, tylko świeczka się tu wypala. No i tą świeczkę to ja sobie tu przerzucę. Damy sobie tutaj podkładkę. Tak nierówno, tak będzie lepiej, jak to równiutko damy. No i właśnie jak mamy tutaj na przykład świecznik, to na ten świecznik mogę właśnie położyć świeczkę. Więc ja sobie tutaj przerzucam w ten sposób na środek. Ale niestety to jest jedna świeczka, więc zrobimy tak, że ja tu postawię im dwa świeczniki, tylko że muszę świeczkę im dorzucić. Jak tu świeczkę dorzucić? No trzeba kliknąć. Ok, jedna duża świeczka, druga mała świeczka. No, teraz wygląda nieźle. Mamy 55 komfortu, więc jest epicko. Mamy dodatkowo szmatę. Szmatę to mogę rzucić gdzieś, nie wiem, tutaj w kant. A niech jest tutaj szmata do wycierania. Do komfortu tam nie za wiele dało. Woreczek jest. Woreczek mogę obrócić, ale woreczek to bym walnął gdzieś tak, kurde, przy wejściu. A niech jest tu. Niech wadzi. Nie będę się potykał o to, żeby tu przejść. Może tu. To powinno być w takim miejscu. Tak nie ma właśnie takiego. Szkoda, bo ja bym chciał na przykład z altem albo z kontrolem, żeby miał jednak tą swobodę, jeśli chodzi o umieszczanie przedmiotów, a tutaj nie da rady. Więc na razie walniemy to zaraz tutaj przy łóżku, które tak swoją drogą nie jest zbyt dobrze pościelone. I mamy ten kandelabr taki duży, ale ja myślałem, że to jest mniejsze, a to jest jednak, kurde, wielkie barachło. Więc gdzie by to walnąć? Walniemy to w strefie romantycznej i tutaj muszę chyba świeczki dać trzy, nie, jedną świeczkę mogę umieścić. Niech się pali, więc to damy sobie. Z tyłu też nie mogę walnąć. Może na razie niech stoi przy wejściu. Tutaj, gdzie piwa będę serwował. Dobra, jeszcze kaktusik tu został. Kaktusik niestety jest na podłogę, a szkoda, bo liczyłem, że mogę go postawić, jak no to jest taki mały kaktusik i mógłbym go na blacie postawić, a tu się wygląda na to, że nie. Więc kaktusika postawimy tutaj, żeby było romantycznie i na szczęście mamy butelki. Tych butelek mamy bardzo dużo, więc buteleczki bym im pozostawiał tutaj. Obrócimy sobie, damy jedną zieloną, drugą damy czerwoną. Jaki jeszcze mamy kolor? Niebieską. Ja bardzo lubię niebieski, więc tych niebieskich damy więcej. Proszę, trzy niebieskie, czerwona i zielona. I wygląda fajnie, prawda? No i teraz świeczki, które miałem, mogę sobie tutaj śmiało schować. Jeszcze zostają mi pajęczynki. W międzyczasie otwieramy tutaj lokal. I te pajęczyny gdzieś tutaj bym powpierniczał, na przykład tu. Styl mogę zmienić, o, większa pajęczyna, żeby klimatu narobić.
Tutaj jeszcze damy pajęczynę. Gdzieś tu nisko damy. I tu. Że to niby wiecie, że ja tu nie obsługuję wcale. I fajnie to wygląda. No, przyznam szczerze, jest taki trochę zaścianek, ale widzicie, przychodzi do mnie plebs, więc na razie na plebsie zarabiam, więc i plebsowo ma być taka okolica. No. Jest dobrze, mi się podoba. Pytanie, czy z tego worka mogę skorzystać? No to wygląda, że z worka nie mogę skorzystać, ale mogę pościelić łóżko. Więc łóżeczko chociaż troszkę pościelimy i niech tu działa. Dobra, bo widzę, że tu się skończył się alkohol. Czy ja ten alkohol gdzieś tu mam skitrany? Może właśnie tutaj? Wiem, że miałem gdzieś jedną beczkę, tylko ja teraz nie wiem, gdzie ją wsadziłem. Geralt, pokaż mi, czy jest w skrzynce? Jest. Jedna skrzynka grogu. W ogóle ja tu mam drewno. Czemu ja te drewno ze sobą noszę? Weźmy te drewno do siebie, żebym ja to wykorzystał, żeby mi się tutaj nie wadziło. I wymienimy beczułkę. Beczułkę wsadzimy tu. I mamy nowy alkohol, więc bardzo dobrze. Biorę mopa w rękę i tu sprzątam przy okazji. Komfort podbiłem, więc teraz powinienem zarabiać troszkę więcej procentów, jeśli chodzi o same tutaj zakupy. No bo jednak... Jezu, ten to jest jakiś demon. Słyszałem, że gospodarz należy do jakiejś sekty. No do sekty to na pewno należy ten agent, który właśnie odszedł z stołu. Ja pierdyle, to jest jakiś... Nie wiem, jakbym mógł, to bym go tam zaraz z mopa tutaj zdzielił, żeby on stąd wyrazł. Bo jest paskudny. Paskudny dziad. Nawet nie wiem, jak go zakwalifikować. Jak dla mnie to jest chodzący demon. No dobrze, 66 groszy, mamy 23, więc to, co kupiliśmy, to fajnie się zainwestowało, bo wygląda w miarę nieźle. No, musicie tam, wiecie, zamknijcie lewe oko, później prawe oko, tak sobie poprzerzucajcie troszkę tym wzrokiem. No i zauważcie, że to jednak nie jest źle, no. Od czegoś trzeba zacząć, nie? Nie od razu, wiadomo, Rzym zbudowano. Jest fajnie, tak? Mamy czystość zachowaną. W miarę się kwiateczek pojawił, tylko tu narzekają, że stoły brudne. Spokojnie, zaraz przyjdę, poczyszczę. Jeszcze ekipę kiedyś tam zatrudnię, która sama będzie tu za mnie sprzątała. Ale musimy zarobić hajsu, nie? Kufel tu wylali. Ja tu posprzątam. Owsianeczki zaoferuję, a już niebawem rozbudujemy się tak mocno, że ja tu będę nie serwował tylko owsianek, ja będę serwował prawdziwe dania, no bo przecież zebrałem, zauważcie, tutaj mamy jeszcze dzikie indyki. Czemu nie mogę was zestakować? Teraz mogłem zestakować, w skrzynce się nie da stakować. Dobrze, coś jeszcze mam do doładowania? Nie, mamy tylko jabłko. Mamy mango i mamy dzikie indyki, których na razie nie mogę wykorzystać w żaden magiczny sposób, bo jeszcze nie umiem gotować. Taka jest prawda, nie umiem gotować. Drewno i drewiszcza przerzucę sobie tutaj. Ładnie wszystko postakuję, już mam tyle desek narobionych, że nawet nie wiem, jak je tutaj wykorzystać. Tu jeszcze mamy troszkę drewna. Sztabki mogę sobie tu poukładać. Jakieś tam, no to dobra, to wykorzystam i złożę. Ok, więc ekipa się ładnie posila. Ty tam, gościu, zaraz sobie poczekasz. Ja klikam kontrol, żeby pobiegać delikatnie sprintem. I pozbierajmy, co tu się da. Na pewno drewna łopołowego to ja będę potrzebował bardzo dużo, nie? I tutaj jeszcze bym potrzebował troszkę tego i troszkę desek. Już się z drewna wypstrykałem. Stąd bym potrzebował, no właśnie nie do końca wiem co. No gwoździ na pewno będę potrzebował dużo, jeszcze bardzo dużo, więc gwoździe robię. I poprzetapiam sobie resztę rzeczy, które tutaj miałem namagazynowane, więc to niech się robi. I jeszcze pytanie, czy mogę tutaj coś zrobić, nie? Mogę zrobić prywatny stół albo mały stół. Mały stół jest akurat questem, więc ja bym to zlecił, karmnik dla ptaków, to mi tak średnio zależy, bardziej okna. Prywatny stół dla samotnych ludzi, nie będę w to inwestował. Mała ława pozwala klientom usiąść, więc chyba dwie małe ławy. I drewniane kufle też ze dwa zrobimy, niech to się dzieje, bo na pewno wykorzystam potencjał tych przedmiotów, które właśnie chcę zrobić. Ok, ekipa mi tu głoduje, ja tam questy podzlecałem. Przy okazji posprzątam. Fajnie, fajnie, stoliki w miarę czyste, następny agencik przyszedł. No właśnie, tych stołów mi brakuje, bo ja bym chciał mieć więcej. Dużo więcej mieć klientów, żeby jednak zarabiać. Ale też nie tylko klienci są ważni, ale też liczy się jakość, prawda, Geralt? Miał.
właśnie, liczy się jakość, bo na razie zarabiam grosze. Naprawdę takie grosze, że nie wiem, czy ja tu mocno wydoję, a wiem, że da się zarabiać więcej niż 66 groszy za sprzedaż tanich pomyjów typu najtańsze piwo, złoty strzał czy inne tam jakieś nazwy. Bo można sprzedawać alkohol wyższej klasy, który zapewni nam na przykład przyrost rzędu kilkudziesięciu złotych, a nie groszy. Posprzątajmy jeszcze tu po agencie. Ale póki co wygląda całkiem romantycznie. Mamy świeczniki. Mamy podkładki. Każdy swoją podkładkę pod miseczkę ma. Jeszcze ten tutaj brudas siedzi, jeden dziad. Mamy tutaj ekipę, która przychodzi regularnie do nas, tacy stali bywalce. No i w sumie nie wiem, czy tutaj by mi wypadało rozpalić, tylko tu mi się pokazuje, że temperatura chyba za gorąco, więc nie powinienem im rozpalać, przynajmniej na razie. Może, nie wiem, jest jakiś tutaj sezon wiosenny, zimowy? Jakby nie widzę ikony, która by to sugerowała. Geralt ciągle ma małe serduszko, nie wiem, brakuje mu chyba tej miski. Ale w końcu mam kogoś, kto chce się napić, więc proszę bardzo, macie tu alkohol, a nie pomyję, więc korzystajcie. Przy okazji jeszcze posprzątamy, wyczyścimy podłogę. No. I w takim rejonie to ja mogę pięknie żyć, prawda Geralt? Miau, miau, dziadu jeden. Dawajcie moje złoto, o ty, ja ci dam tutaj, wypad mi stąd, jakie złoto ty. Jeszcze chcesz papę? Ja to mogę cię w nieskończoność, będę cię kurde ganiał. Wypad! No, tak się pogania niedobrych tutaj mentów. Proszę, tutaj pieniążki, sprzątanko. Teraz narzekałem, że temperatura zimna, to rozpalimy ognicho. Proszę wziąć pieniądze. Wyczyścimy po tobie. No. I ładnie tutaj cała nasza pod kruczym piórem działa, tak? Zobaczmy sobie nasze statystyki. Mamy satysfakcję całkiem nieźle. Prawie dobiliśmy do 100% na wyższy poziom. Mamy reputację poziomu pierwszego. Maksymalny poziom to 15, a wydawało mi się, że 10. Obsłużyliśmy 57 klientów, zadowolonych 52, wkurzeni 3. No to pewnie byli ci, którzy dostali mopem w twarz, prawda? No i oni jednak stwierdzili, że więcej tu nie przyjdą. Ale takich klientów to ja tu po prostu nie chcę. Niech spadają, nie chcę ich oglądać. Nie, zdecydowanie nie. Zarobiliśmy 82 srebra, czyli złotych i 79 groszy. Statystyki ogólne to widzicie jest mniej więcej na razie kopiuj wklej, no bo jest ostatniego tygodnia wyżej, a na dole ogólne, nie? Więc no jesteśmy na początku. Ceny plus 5% z uwagi na to, że mamy dobrą statystykę. Jeśli chodzi o przedmioty, no to zbieram, powoli się rozwijam. Jeśli chodzi o questy, wytwórz mały stół za pomocą warsztatu. To się dzieje, dostaniemy na ten stół papierowe podkładeczki za jeden punkt doświadczenia i mamy jakieś dodatkowe zlecenia, których niestety jeszcze nie zbiorę, bo muszę mieć, zdaje się, reputację na poziomie przynajmniej trzecim bądź czwartym. Jeśli chodzi o technologię, no właśnie, tutaj już zaczęliśmy się troszkę rozwijać, bo mamy 10 czerwonych kryształów, 1 niebieski i 6 zielonych kryształów. A tu jak widzicie podane są ceny za odblokowanie danej technologii, czyli 1, 2, 2, 1 czerwony, 2 niebieskie, 2 zielone i odblokowuje nam jakiś kufel. Tylko że z uwagi na to, że gram w betę, nie wyświetla mi się żaden pop-up, czyli nie widzę, co mogę odblokować. Więc muszę troszkę w ciemno działać, nie? Więc ja myślę, że na razie i tak nie wiem, co powinienem gotować, bo nie mam żadnych narzędzi do gotowania tak naprawdę, więc się z tym grubo wstrzymam. No, w gotowanie mógłbym pójść, ale i tak choćbym chciał, to widzicie, potrzebne są 2 niebieskie, 1 niebieski, tutaj akurat 0 niebieskiego na jakąś zupę, ale generalnie niebieskie kryształy są potrzebne, których nie mam. Jeśli chodzi o ważenie, to też znowu niebieskich przynajmniej 2 potrzebne, mam 1, więc też nic nie zrobię. Więc sam rozwój technologii na razie jest dla mnie czarną magią, bo jedyne co to mi pozostaje to robienie owsianki. A tej z kolei nie mam, bo jest potrzebny piec, a w piecu muszę dawać wodę, a wody też nie mam. Więc jestem w ciemnym zaułku. Więc na razie robimy powoli
delikatnie questy. Mamy wytworzyć mały stół za pomocą warsztatu i tak też zrobimy, bo na zewnątrz się dzieje. Więc droga ekipo, zamykam na dzisiaj lokal, sprzątam po was i idę zbierać surowce, no bo już ta godzina nastała. A wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!